Okej, jesteśmy. To jest Paryż, moi drodzy. W Paryżu. Ciekawe, czy tam mają swoją lapaczka. Lapaczka na pewno mają. Dokładnie. Tylko gdzie jest wieża Eiffla w Paryżu? Tam. Lecę do niej. On się musi trochę, wiecie, on jest na razie taki niewyraźny, bo się musi wygenerować. Ale jak już będzie wyraźny, to będzie zobaczycie, jak jest fajny. Musi się zrobić. O! Tu jest ten. Czekaj, gdzie to jest? Jesteśmy w Paryżu. Jesteśmy pod wieżą Eiffla. No. I co, gdzie jest to? Bo ja już to nie... Czekaj, no to z tej strony wszystko powinno... A co oni tak pobudowali ten Paryż? Tu takiego czegoś nie było. Za moich czasów. Za moich czasów to nie było Paryża. Ja odświeżę tu. O Jezu. Dostaliśmy donate'a? Tak, zaraz przeczytam. Zaraz się wyświetli. O, patrzcie, tu jest łuk triumfalny. Kurde, grube te donate'y, moi drodzy. 31 tysięcy łącznie. O, to tam jest, to jest ten... To jest dzielnica biznesowa. Tam, a tu jest ta długa ulica, co idzie przez cały Paryż. A nie wiem, jak ona się nazywa. Może nawet mogę tak zrobić i zobaczyć łuk trochę z bliska. Patrzcie na Janka. On oczywiście nigdy nie będzie taki, wiecie, super jak w rzeczywistości, bo to musicie jechać do Paryża, ale ogólnie... Są te kamieniczki tutaj. Kto chce zobaczyć swoje miasto? Oczywiście, a od razu ostrzegę, że nie wszystkie. Jak ktoś mieszka w super wiosce albo gdzieś na przedmieściach, to może nie być jego miasta. 33 tysiące, Janek. Nie wierzę. To wszystko 33 tysiące. Nie wierzę. No ja w to uwierzyłem, bo widzę. Taki troszkę jestem niewierny. Moi drodzy, to się nazywa chyba... Zobaczyłem i uwierzyłem. Ja byłem w Paryżu bardzo dawno temu, chyba z 13 lat temu. Janka nie pytam. Co mnie nie pytasz? Gdybyś musiał te pieniądze powąchać, to byś uwierzył pewnie. Patrz. Jaki łuk. Patrz, jak mój... Złotówka od Andrzeja. No Andrzej, no za złotówkę to ci najwyżej mogę mokotów pokazać. Ale... Patrzcie, jak teraz wszystko widzę tu. Dobra. Co teraz ludzie wpisują za miasta? Tu lecimy, łuk triumfalny. A dobra, a gdzie jest wzgórze Montmartre? Chyba tutaj będzie, nie? Tak patrzę, że jest jakieś wzgórze. Prawda? I to musi być wzgórze Montmartre. O, widzicie, jest. Jeśli to jest wzgórze Montmartre, to zostało nam teraz jedno miejsce, jeśli dobrze je pamiętam. Moulin Rouge i kasztany. I dzielnica z dziewczynami. To jest gdzieś tu, bo pamiętam, że się... To jest chyba gdzieś tu jest Moulin Rouge. Tylko nie wiem, gdzie dokładnie. Kurde, to raczej będzie mało widoczne. A może... To może być Moulin Rouge, ale to chyba jest większe było. Czy ty wiesz, co to jest Moncol Moulin Rouge? Moulin Rouge. Brzmi bardzo fajnie i przyjemnie. Mi się wydaje, że to jest Moulin Rouge, tylko że nie jest pokazane dokładnie, bo ono gdzieś tu było, na tej chyba ulicy. A może tam bardziej? Czekaj. Czekamy na pozdro... U, jest! Leszno! Wielkopolska stuwa od Adama! Dzięki, Adam, za stówę! Moi Adam, drodzy, lecimy do Leszna. Podróż do Leszna. Leszno. Ja byłem w Lesznie i pozdrawiam wszystkich z Leszna, byłem. I Leszno mi się bardzo podobało. Takie małe miasto. Ja wiem, gdzie jest Leszno. Patrz, nawet mi nie musisz mówić. Tu. Jeszcze pamiętam, jak w markecie jechałem tam w Obi, jechaliśmy kupić linkę, kurde, bo nam auto się zepsuło. Mieliśmy... Mimo, że się auto zepsuło, to dobrze. I co w tym Lesznie mamy zobaczyć? No, Leszno Wielkopolska, to ci kurde, polecam. Leszno Biedronka jest fajna. Leszno nie jest w 3D, moi drodzy. Leszno nie jest w 3D. A to dziwne, bo Gliwice są. To pokażę mi je tak z góry, bo to będzie słaby efekt, jak je ten... Leszno w Wielkopolsce. Moi drodzy, Leszno w Wielkopolsce. Patrzę, nieduże miasto. Tu dookoła lasy. Lasy. W środku stadion. Pewnie Dynamo Arka Leszno. Dynamo Leszno. Dynamo Leszno. Albo Olimpia Leszno. Olimpia Leszno. Tak to wygląda. Małe Leszno. Bloki. Szkoda, że Leszno... Musi być Biedra gdzieś. Jak... Zawsze jest Biedra. Bo ja wam powiem tak. Gliwice są. Gliwice są w 3D, więc... A Gliwice mają 200 tysięcy mieszkańców. A Leszno też ma coś koło dużo chyba, chociaż nie wygląda na... Powiem ci, ja byłem kiedyś w Lesznie, tam jest taki basen fajny ze zjeżdżalnią. A tu nie wygląda, jakby było duże. Moi drodzy, dziękujemy za wszystkie wpłaty. Teraz na ekranie, jak ktoś przyszedł na live i się dziwi, co się dzieje na ekranie i my tego nie czytamy. Donaty, które są zakończone poprzez japaczka.pl, takim tekstem, pochodzą jeszcze nawet ze wczoraj i z dzisiaj. Są lecę nadrabiane. Do Londynu. Londyn. Przypominam, za stówę, jeżeli ktoś chce charytatywnie wesprzeć i dodatkowo chce, aby jego miasto, bądź jego ulubione miasto, byśmy odwiedzili,
to oczywiście można dopisać wtedy przy tym donacie. To jest właśnie Big Ben. Miasto Big Ben. Big Ben. To jest Londyn, a nie Big Ben miasto. Jest to jest Big Ben. Miasto Big Ben. Miasto Big Ben. Ja w Londynie byłem tylko 2 dni. Norbertowski, pozdrawiamy, dzięki za 6. A najlepsze jest to, że możecie sobie zobaczyć na przykład, co jest w środku tu, nie? W środku budynku, jak wygląda, u kogoś na podwórku. O, na przykład patrzcie, jaki ludzie, to jest kurde takie miejsce parkingowe w centrum Londynu, to musi być milion warte. Tu miejsce parkingowe. A to jest połączone z jakąś galerią? To pewnie jakiś parlament albo coś takiego, no co to może być? Kurcze, grube. Chociaż oni tu mają. Pokaż tutaj. London Eye. Pokażę London Eye. Tu jest London Eye. No, takie, powiem ci, że no, chyba zgapili od Chorzowa, wiesz? Od nas, z Chorzowa. Mówisz? Z miasteczka, no mi się wydaje tak. I rzeka nawet, jak Brynica. Ty, ale tu gdzieś powinny być ten most taki, nie? No. Jak mu tam, jak on się tam nazywał? To jest most smutnych ludzi, oni tam o, tu jest. Kłódki zaklinają miłość. A to jest ten. Jak on się nazywał? Kto zgadnie, moi drodzy? Ja, wiesz co? Wygrywa szacun na czacie. On się nazywał ten, no... Golden Gate? Tak, Golden Gate, jest w San Francisco. On się nazywał... London Bridge na pewno. London Bridge. London Gate. London Gate, tak? No to musi być London Gate. Tu jest, moi drodzy, no nie wiem, nie pamiętam, ale tu chyba jest taki mały zameczek i oni tam... I tu pamiętam, że kiedyśmy tu z kolegami Tower byli. Bridge. Tower Bridge, no a to jest pewnie Tower, a, bo to jest pewnie Tower. Czyli jest ten taki Tower. I tu gdzieś się wchodzi, jest kolejka, można sobie bilecik kupić i dostać się do środka. No nieźle. Czy ktoś dał nam, moi drodzy, wpłaćcie do Nate'a, żeby pokazać wasze miasto? A tu jest dzielnica, tu gdzieś Twitch ma swoją siedzibę. Serio? Tak. Tam Wojtek siedzi? No gdzieś tu musi siedzieć, podobno gdzieś w centrum samym. Podobno. Słuchaj, ja mam taki pomysł, bo dużo osób tu chce, nie? No. Chodź zobaczymy, jak Kraków wygląda ładnie, tam Wawel i tak dalej. Pokażę. Póki nie ma jeszcze donejcika, przypominam, wpłacacie charytatywnie dużą kwotę i możecie miasto dopisać swoje ulubione. Kraków. I wtedy je sprawdzamy. Bo Kraków to Kraków piękne miasto. Kraków na pewno będzie w 3D. Wawel zobaczymy. No nie ma go. Nie ma 3D. Kraków nie jest w 3D. Ale lipa. Jak to możliwe? Stówę mamy, Gdańsk pozdrawiam, rok! Dzięki, lecimy do Gdańska, olej ten Kraków. Kurde, ale powiem ci, że Kraków nie jest 3D, to mnie to martwi. Wypad z Krakowa. To czemu Gliwice są w 3D? Pozdrawiamy wszystkich, chowajcie maczety, moi drodzy. Ale mam nadzieję, że Gdańsk. O jest, Gdańsk jest w 3D, super. No, fajnie. To do Gdańska lecimy. I kto to wpłacił? Mrok. Mrok? Mrok, prawie stóweczka. Krok. Dobra, moi drodzy, i teraz ja na przykład tam byłem w Gdańsku. W ogóle te miasta strasznie dziwnie wyglądają z góry, no bo jesteśmy w Gdańsku teraz, tak? No. No i to nie wygląda na jakieś wielkie miasto, no bo popatrz, tu na przedmieściach jeszcze jesteśmy, tak? I tu są jakieś wioski, jakieś takie, no pola, no to pola, tak? Tu jeszcze są, tu są chyba ogródki działkowe. Patrz, tu to są chyba jeszcze ogródki działkowe, nie? I nagle tu się zaczyna miasto i co? I jest rynek, tak? Tu jest miasto, jest rynek, podejdźmy sobie, to znaczy to jest rynek? Nie, czekaj, gdzie jest rynek? Ty mnie pytaj, ja w Gdańsku wygląda raz w życiu byłem, kościół. Albo dwa. Ej, rynki tu... zawsze są takie w środku. No takie w środku, przecież a rynek jest... Gdyni? Ej, nie. No, może musisz, nie gdzie ma jest morze, stary? Zobacz, może gdzie jest rynek. Morze, gdzie jest zatoka. Rynek nie jest przy morzu. No nie, ale ty chcesz rynek... O, to może jest a co rynek. To był ten kościół dokładnie? To może być rynek. Może. Ja nie wiem, ja nie byłem nigdy w Gdańsku. Stare budy ja są odpustowe, to musi być rynek. Tu są budki odpustowe. Cinquecento, to na pewno jest rynek. A tu jest jakiś taki deptak, no to jest pewnie gdzieś, tu są, o tu też pewnie jest rynek, to wszystko jest rynek. A to może to jest rynek, patrz jaki podłużny. Ty, jest, patrz, zobacz, tam jest rynek Aj. Rynek Aj. To jest Gdańsk Aj. Tyskie. Patrzcie, cygani przyjechali, a mówili, że prawdziwych już popatrz, nie ma. Popatrz, i tu wpływają, wszystko fajnie. I możemy, o i to jest ten zabytkowy żuraw czy coś, nie? Pozdro z Katowic, 100 groszy wpłacam. No liczy się, wszystko się liczy, dziękujemy za złotówkę. Ona się powoli, te budynki się tutaj tak generują, a my sobie lecimy. Na kucaku. Na kucaniec tak zwany. Tutaj jakieś nowe budynki dopiero je budują. No i wylatujemy, jest port. Typ duży ten port, powiem ci. Aż se do niego podlecę, tak. Patrzcie, jednym pociągnięciem ręki. Ej, gigantyczny jest, powiem wam, tu. Kurde, a tu jakie tereny wielkie jeszcze, żeby zabudować. To jest biznes, tu będzie się dział. Ale wielki statek, patrz. Pineska wpłaci... Patrz, co on wozi. O! O Jezu, co on tam ma w środku? Byle nie tych uchodźców. Ale wiesz, co on mógł mieć?
donate'a od Pineski za 20 zeta. Dziękujemy. Pineska, pozdrawiamy. Ale właśnie ta dokładność tego jest bardziej dokładna, to jest niż te domy, nie? Że tutaj wszystko jest takie... Znaczy, no wiadomo, że to nie jest, to wygląda bardziej jak taki z papieru. Ale i tak ładnie. Jak na to, że to jakoś automatycznie wszystko się buduje, nie? O, a patrz, a tu statek robią. I latający dźwig. Kurde, ale to są wariaty. Uuu, a to co jest? Ty, platforma wiertnicza. U? To jest platforma... Co? Nie, co ty gadasz? No to jest chyba platforma taka, co pływa później. Oni ją topią i to płynie wszystko. A mi się wydaje, że to jest... Zobacz, to stary, wiesz, to jak wygląda jak... To wygląda jak stary... Stary, to nie. To jest platforma, to pływa. Mm-mm. No popatrz, jakie dźwigi ją robią. Stary, to ma lądowanie dla helikopteru. Yeah. Jezu święty. Yeah. Z Ameryki tu przypłynęła no, Bałtykiem. Popatrz, jaki to ma dźwig. Czekaj. Popatrz, jaki ona ma dźwig wielki, gigantyczny. Tu. A do tego ma jeszcze takie małe dźwigi na sobie. Do różnych rzeczy, nie? Widzisz? No. I to wszystko, ta cała platforma, później tam płynie do morza. Ale patrz na ten statek. Patrz na ten. A może Wisło masz na Śląsku, ty? Patrz, jak ten co robią w suchym doku. Kurde, jaki o, dobry. Kurde. Ale to jest mocarz, powiem ci. Takiego czegoś nie widziałem dawno, potężnego. Że tak powiem, jak to zauważyłem, to cytując pana Makłowicza... A patrz, ile węgla tutaj jest na hałdzie. Ty, to jest ta hołda, hopie, co mi... Co ją widać co mi z rojcy, hopie, rozkradli. Bo u nas hołdy to... A chcesz coś o rozkradaniu? No, co ty pokażesz? Moi drodzy, pokażę wam kurde smaczek. O, a w ogóle tu było pewnie oko tego. Smaczek rozkradania. Stadium, no nie mów, że ktoś był przyłapany na kradzieży. Kurde, ja wam pokażę, moi był drodzy. Był ktoś przyłapany na kradzieży? Nie wierzę w to. Dziękujemy za wszystkie wpłaty, moi drodzy. Przypominamy, japaczka.pl możecie wpłacać albo kupując cegiełkę, biorąc udział w fajnych konkursach. Dodatkowo możecie wziąć udział w konkursie nie wpłacając. Konkurs na Instagramie i Facebooku. Na jednym wygrywacie Zenfona, czyli fajnego smartfona. Na drugim możecie złożyć komputer do 6 kafli i możecie go wygrać potem. Także wchodźcie na japaczka.pl, tam macie informacje. Moi drodzy, już wam mówię, o co chodzi. Tylko czekaj, bo tu jest DTSK, gdzie ona... Niech się jeszcze raz wrócę. To okay, z Gliwice jadę, pokazujesz jadę, teraz? Patrz, tak, i pokazuję Gliwice. Moi drodzy... No, no. I wyobraźcie sobie, że... Gliwice płaskie są, tak? 2D tak. Teraz tu. Tak, gdzie to było? Bo tu ogólnie u nas drogę budowali, nie? I ona tu jeszcze na tym, chyba żeby zmienili... Czekaj, zaraz zobaczę. I tu chyba jeszcze nie jest zbudowana do końca, a może już jest? Nie. My streamujemy do 21. Okej, niech ją zobaczę. Gdzie ona tu idzie? To jest DTS-ka? Bo się zgubiłem. To jest chyba DTS-ka, nie? No ty na pewno będziesz wiedział lepiej trochę, bo... To jest ZTS-ka i oni ją tu jeszcze budują, nie? Tak. Jest nieskończona, jakieś tam, wiecie, tu wykopy robią i tak dalej. I teraz, moi drodzy, jak se pojedziecie wzdłuż ZTS-ki... I właśnie najlepiej to było gdzieś tutaj widać. Tak, tu jesteśmy. To tutaj gdzieś... O, na przykład patrzcie tu. Widzisz, co to jest? Co ty gadasz? To jest stary, kurde, żwirek. Żwirek? I tutaj, patrz, ci mają żwir. To jest, oni ogólnie tu mają jakieś zło, widzisz, takie zbiorniki no, no, na złom. To jest tak, złomowisko, tak, tak. Nie? No, kontenery takie. Ale kurde, widać, że piach i żwir też im się nagle skądś pojawił. I stary, i tu połowa firm gdzieś tam, tak żeśmy patrzyli z bratem, bo się śmiał. Połowa firm tu miała gdzieś, wiesz... CSI Gliwice. Czekaj, niech ja to dziękujemy. Zobaczę. Dziękujemy... Śliwiczanin 14, dziękujemy za 4 zeta, pozdrawiam całe OS Leśne. OS Leśne. Osiedle Leśne. No, osiedle Leśne może, no nie wiem, gdzieś tu firmy jeszcze miały jakaś złomownia czy coś takiego była i też miała taki żwir na tym, na tych, na tyłach. Ale wiesz, taki, żebyś go w życiu nie zauważył z ulicy, nie? Kurde, wariaci. No, moi drodzy, jak masz zdjęcia satelitarne, to od razu wiesz, gdzie jest żwir kradł. A ja bym chciał, żebyś sprawdził jedno miasto w Polsce. Jakie? Powiedzieli, żebyśmy sprawdzili, czy Rzeszów, tam gdzie G2A była impreza, czy jest, wiesz o co chodzi? Czy no, jest w 3D? Wiesz co, zobaczymy, czy jest Rzeszów w 3D. Nie, Rzeszów nie jest w 3D. Jednak nie. A bylibyśmy w stanie zobaczyć, gdzie to było? Lotnisko ja musisz wiem, szukać. To lotnisko czekaj, to musisz ja znaleźć, czy już jest arena koło lotniska. Ale gdzie jest to lotnisko? No bo ja patrzę, Młociny, Millennium Hall.
My się to tak nie znamy na tym Rzeszowie. Ja nie wiem gdzie to, nawet nie wiem czy to na północ czy na południe szukać. Może lotnisko w dwa dni, Rzeszów, po prawej u góry mi się wydaje. Zobacz, dużo takiego placu, o. To będzie tu gdzieś, to jest to. To jest to. To jest ten budynek, ale go tu no, nie zobaczymy. Zbudowany, no nie ma. To jest ten, bo go nie ma w 3D. Jest w Jesionce, dokładnie mówicie. Śląsk jest ładny, no Śląsk jest ładny. Dobra, czekamy na grubego donejcika. Gruby donejcik, stóweczka, słuchajcie. Czekamy jeszcze 5 minut. Jeżeli do 5 minut nie będzie z propozycją grubego donejta, to... A ja zobaczę San Francisco, wiesz czemu? Bo chciałem... No, obniżamy kwotę 50 zł, moi drodzy. 50 zł donate z pozdrowieniami i z miastem i sprawdzamy. A Janek chyba do San Francisco chce lecieć. Tak, bo ja ostatnio grałem w Watch Dogsy i powiem wam, że chcę to skóry sprawdzić, czy tak jest. Nightly 43, 4 zł. Pozdro dla całego Jaroka, szczególnie dla Bonkola i Roka. Ej, no to pozdrawiamy. Jest chyba Francisco, San Francisco Bridge, stary. Bridge. I tu, gdzie jest Francisco Bridge, ty, to jest ta lokacja. Ja tutaj, stary, pokonywałem, rzeczywiście taki podjazd był. No. I tutaj po górze biegałem po tym i się strzelałem, bo tam w środku byli żołnierze. Tak było. A po drugiej, o Jezu, jak patrz, tu woda, grawitacja ją wciąga. Jezu. Nie boisz się tak, że cię wciągnie? A tu po drugiej stronie był taki... Nie, to chyba było tu. Wam się to, moi drodzy, pewnie wydaje... Taki bunkier, nie... dokładnie, o, jest taki bunkier tu zjeżdżany. Że skakany, takie, zjeżdżany. No jakby coś takiego jak bunkier, ale nie wiem. I tu się zjeżdża w grze, takim, o, takim właśnie slalomikiem trochę. No powiem ci, że to jest. Wam się może to wydawać takie mało ekscytujące, patrząc na tak. Czemu normalnie. Nie, super, ale nie mówię, że dopóki tak nie założycie tych okularów, prawda? Nie założycie tego kontrolera, nie zobaczycie przez wierkę. Jeżeli ktoś już spróbował, czy to był Oculus, znaczy, czy wiecie, taka co jest wierka, najlepsze to pewnie, jest to, pewnie niech one się tu generują, że na przykład jesteście w stanie sobie gdzieś tu podejść i zobaczyć, jak to tak naprawdę, jak to w sumie tak, wiecie, w życiu byście, na zdjęcia tego nie oddadzą, tak? Na przykład, no nie wiem, czy jaki ten budynek jest duży tak naprawdę w porównaniu do innych, czy jak staniecie sobie na jego kopułce, o Jezu, wyszło mnie, no niestety opcja stanięcia na kopułce chyba nie jest przewidziana. O, to jak wygląda, nie? Wiecie, jak wygląda miasto z tej perspektywy. To z tej perspektywy to mógłbyś wszystkie miasta, tak, kurde, Assassin's Creedowe. Na mapie na przykład nie zobaczycie tych, wiecie, tych gór, co jest, wiecie, jak wysoko jest teren. Fajne to jest, mi się bardzo podoba. No i zobaczmy sobie. Ja specjalnie dla was to zrobię. Słuchajcie, widzę, że kwota się nie aktualizuje. Janek! Co ci się dzieje? Czy ja mam kamerę? Lecę! Co ty robisz, Janek? Janek! Jestem tu z mieszkańcami. Janek! Gdzie ty lecisz? Lecę w kurde... Czekaj. Gdzie lecisz? Jestem na poziomie dzielnic. I patrzę, co tu jest. Jezu, beautiful. Ojaju! Dawidek! One się muszą wygenerować, te obrazki. Szere trochę te budynki, ale to tak już musi być, no bo to... To jest automatyka. Co tam się dzieje z donatami? A tu dziurę zrobi. Dobra, wstaje Dawidek. My mamy jakieś życzenie. Gdzie mamy nie życzenie? Mamy życzenia. O Jezu. No, albo na przykład takie rzeczy. Możecie mieszkać w tej dzielnicy i nie być świadomi nawet, że ktoś ma tutaj taki, o, kort tenisowy. Odpiął mi się mikrofon? Trzaski. Już? Już? Przepraszamy za trzaski. Już? Jest. Znaczy, no nie, o, puszka mi spadła, to już wiem, co mi się przyczepiało. Dobra. Podobno gruby donate poszedł coś 900, ale to ze wczoraj z japaczki. My na razie, moi drodzy, tutaj z pozdrowień. Słuchajcie, prawdopodobnie system jest tak przeciążony nadrabianiem tych zaległości donate'owych ze wczoraj i dzisiaj, że teraz kwota się nie aktualizuje. Już od dobrych 30 minut jest 33 314 zł, co i tak jest bardzo dużo, ale myślę, że jak tu zaktualizują, to Janek, to chyba do 40 dobijemy. Ale popatrz, co chciałem zauważyć, bo no, jak sobie odjedziemy trochę, to patrz, widać tą zatokę San Francisco, tak? I jest ten most, który wybudowali, żeby ją połączyć, nie? Żeby tu się dało przejechać. Janek, ty, mam do ciebie challenge. Musiałbyś się położyć tak przodem do kamery, rękę jak Superman wyciągnąć i tak po jakimś takim mieście. Gdzie Superman latał? W jakim mieście on tam? Ja wpiszę sobie. Gotham City. Gotham City, kurde.
A może Superman latał, powiedzmy, w Chicago? Patrz, jesteśmy w kosmosie teraz. Dobra, co jeszcze pokazujemy? Amerykańskie miasta są na pewno lepiej zrobione niż Dubaj. Dubaj! Yeah. Ludzie, a myśmy byli w Dubaju, jest płaski. Wiesz, płaski jest Dubaj. Dubaj, słuchajcie, płaski jest Dubaj. Jak nie powiem co, bo nie przystoi. Można zobaczyć, jak Chicago wygląda. Chicago. Albo Detroit. Mikrosoła nie działa podobno, Janek. Tak? Mhm. Pokaż, a nie odzywaj się. Test, test, test. Tu idzie. Naciśnij mute na pierwszym tym, albo ty nie wiesz gdzie. Nie, nie wiem. Tu? Tu, tu. Test mikrofonu. Działa mój mikrofon, jak najbardziej działa. Wiesz, tylko jest, no nie wiem, przyciszone? 1500 od czoła! Poszło 1500, ale to od wczoraj. Wczorajsza japaczkowa wpłata. Dziękujemy. Tu. Działa. Opóźnione, mikrofon. Ale dziękujemy. Może dlatego, może jestem ciszej, bo ja cię przyciszałem. Bo no, ale ty mówisz test mikrofonu, a do tego mikrofonu mówiłeś teraz, stojąc obok niego. To i się ale sobie... wymutowałem twój mikrofon. Dobrze. I zrobiłem test mikrofonu. Dobrze. Działało. Jestem w kosmosie. Gdzie ja miałem? Do Detroit. O kurde, jakie wielkie miasto. Detroit musi być w 3D. Detroit. Put your hands up for Detroit. Tak było. Czy Detroit jest w 3D? Ale popatrz. Ty myślisz sobie... Co sobie myślisz, gdy myślisz sobie Detroit? Chodź. O, już lecą wpłaty, widzę te z naszego live'a. Gdańsk pozdrawia, desek 2 złote. Zaraz będą widoczne te wpłaty. Co, Bonkol, powiedz mi, co ty sobie myślisz, jak myślisz sobie Detroit? Detroit? No. Dziewczyny. Pineska 20 to ze wczoraj? Nie, to dzisiaj to było Pineska. Bo ja na przykład myślę sobie Detroit, super wieżowce i tak dalej. Ale spójrz na to miasto, że całe miasto praktycznie pokryte jest jakimiś takimi domkami. I to popatrz jakimi. Takie domki? Takie domki. Takie jak u nas w sumie wszędzie nie? Na osiedlach. Patrz, takie domki, a tu już jest zaraz samo centrum. Andrzej, nie? Czekaj, Andrzej, 50 zł, pokażcie łapy. Zobacz, na Podlasiu. No to łapy, no to jak my za 50 zł to pokażemy. I łapy, ten ci czwóreczkę, dziękujemy. Wątpię, żeby łapy były w 3D, ale możemy sprawdzić. Moi drodzy, z tego co widzę, wszystkie donaty zostały w tym momencie już uzupełnione, kwota jeszcze nie, ale teraz jak ktoś wyśle, to bez oczekiwań od razu polecą donaty. Od razu pozdrowienia, od razu darowizna pójdzie. Ale gdzie to są łapy? Łapy na Podlasiu. Gdzie jest Podlasie i gdzie są łapy? Ja, tu jest Białystok, Augustów, niech zapytaj go, gdzie są łapy, obok czego? Obok Podlasia. Stary, no, no to ja może wpiszę u mnie, co? Nie, a może ci się coś tam skaszanić, wiesz? Google, łapy... Podlasie. Już ci mówię dokładnie, gdzie jest. Stary, Sośnica mi wyskoczyła, to na pewno nie to. No i co? No... Czat będzie szybszy od ciebie, weź czytaj. Dobra, olać to, stary, bo tam jest dużo łap tak zwanych. Nie wiem, moi drodzy, gdzie są łapy. Pokaż Białystok, może będzie w 3D. No, słuchaj, nie Białystok wiemy, gdzie są łapy, to ci pokażemy Białystok, no. No niestety, Białystok nie jest 3D. Top 10 donatorów, słuchajcie. Anonim 3200, Janki 2000, Quiet 1000, Mrok. Pokażę jeszcze Warszawę. Widzicie dalej, top 5 cegiełek, 1500 od czoła, 1500 największa cegiełka. A raczej to był taka pewnie ilość cegiełek różna. Duża. O, już poszedł, kurde, gifek od Guardasa. Jak tańczyłem na Janku. Moi drodzy, poszła Janek, Warszawa. Ty nawet nie wiesz, stary, co się działo, jak tyś wiesz. Nie, nawet nie wiem, co się działo. Tańczyłem na tobie. Tak było. Janek CSI Gliwice. Już patrzcie, zrobili. Poszła Warszawa. Tak wygląda Warszawa. A gdzie pokaż, gdzie pokemony łapaliśmy, kurde, bo tu. Nie uwierzą. Tu pokemony łapaliśmy. Tu wokół z tego. Tu. I gdzie ludzie, pokaż, na schodach siedzą i cały dzień, całą tu. Noc. Tu siedzą na schodach. Tu. I teraz donejciki będą, uwaga. Grube. Grube, mam nadzieję. Jest! Kamil! Budwa przez V pisane, Czarnogóra nad morzem. Dziękujemy, Kamil, za 50 zł. Zaraz lecimy do Budwy, do Czarnogóry. Janek, już się tym zainteresuj. Już lecę. I jeszcze tęczu, czwóreczka, kurcze. Montenegro. 5 zł i Dubrowni. Z tym dzieciom kup coś Budwa, ładnego. Jest dobra, Budwa, dzięki. Ale czy Budwa będzie w 3D? No nie będzie w 3D, ale możemy ją zobaczyć, moi drodzy. Budwa.
Budwa. Ale powiem wam tak, o ile budwa nie jest w 3D, to góry są w 3D za to. Tak? Aha. Ale to wygląda jak Makarska, jak wszystkie te takie miejscowości. Jak patrz, Chorwacja jest, i Czarnogóra. Tu wjeżdżasz, albo tą drogą wjeżdżasz do miasta z boku, albo tu se wjeżdżasz. Tak, jak wszystkie, to tak wszystkie. 50 zł od Jutka! To ja poproszę kochany Sosnowiec. Oczywiście, zaraz lecimy do Sosnowca, pędzimy. Nie, fajnie to wygląda, ja bym tam się podobał, w Czarnogórze też tanio. Bardzo, jest bardzo tanio i dużo osób omija Czarnogórę od razu, wiesz, jadąc na przykład do Chorwacji, bo mówi się, że Chorwacja taka super. Sosnowiec. Czarnogóra bardzo, bardzo fajna i tania jest. Oczywiście Sosnowiec jest w 3D. Marek Obciągarek dwójeczkę dorzucił. Pozdrowienia dla Bąkola i Bakłażaników. Od Bąkola i Czy Bąkol znasz słynne hałdy w Sosnowcu? Węgla? Oczywiście, że znam. Znaczy hałdy właściwie kamieni, a nie węgla. Moi drodzy, o Sosnowcu są różne legendy. Czy ty znasz któreś? Tak, że miasto widzę, że ma dużo takich czarnych plam i to są pewnie po dżumie. Zadżumione tereny. Mhm. Patrz, tu jest hałda. Ja słyszałem, że jak w Sosnowcu pies zginie, to jak pies umrze, to jeszcze łańcuch, kurde, i obroża 2 tygodnie szczekają, ale to nie wiadomo, czy prawda. Co my tutaj mamy? Judek, twój Sosnowiec kochany, pokazujemy. Patrz. Takie budynki mają? Mm, to jest chyba Tower of Sosnowiec. This is Sosnowiec Tower. Ty, a może wielką piramidę w Tychach pokażemy? Wielka piramida. Jezu, to jest takie... Czekajcie, Tychy. Stary, jak nam się uda No niestety Tychy nie są w 3D. Ale fajnie by było pokazać piramidę w Tychach. Ona gdzieś tu musi być. I nie ma jej. No nie znajdziemy jej tak chyba. My sobie żartujemy, oczywiście się nie obrażajcie. Dziękujemy za wszystkie donaty. Dziękujemy, Kamil. Budwę pokazaliśmy. Andrzeju, no nie wiemy gdzie te łapy. Andrzeju. Andrzej XP, jak wyślij jeszcze jakąś piąteczkę jedną i daj dokładniejsze info tutaj, to jeszcze może odwiedzimy, żebyśmy byli fair. O Jezu, noc zrobiłem. O kurde, noc? Ty jesteś takim bogiem w sumie tego Google Earth. Jestem bogiem tego, a może zobaczymy Beijing, stary chiński? 33 508 zł mamy. Czekaj, czy ja... Show gdzie of... jest ten Beijing? Beijing? No stary, bo jest tam... Koło Czelaji. Tu są gdzieś Chiny, tu. Show of DPL 2Z, mała cegiełka. Xinjiang. Pozdrawiam. Jakie jest dzielnicy? Co? Hunan chyba, tu jest gdzieś. Jaka Xinjiang? Shenzhou. O, Shenzhou to jest ten. Zhenzhou, Shunsong. To jest chyba to największe miasto. Jakie miasto największe? Chyba takie, że stary, że mi zabrakło ekranu. Co nie, ty gadasz? I nie użył, no jest... Nie. By nie zabrakło no, nie im widać, kliszy, nie, wiesz? Nie jest w 3D. Xinjiang. Może w Chinach im nie wolno robić w 3D. Czy byliśmy w piramidzie w Tychach? Pytanie, ja nie byłem. A ty? Ja nie byłem. A to jest hotel, tak? Tak, tak. To jest hotel. Tam sportowcy ponoć przyjeżdżają. Shandong. Jak są to jakieś mecze. Nie... O, Beijing, tu jest, stary, Pekin. Ciekawe, czy Pekin jest w 3D. A Beijing, a nie Beijing, stary, co? Beijing, a Beijing tam, gdzie jest elektrownia. Łapy są koło Białego Stoku podobno. Powiem wam tak. Tokio. Tenchu, 9 zł. Elo, pozdrawiam Dawidka i Jasia, lubię placki. Ja też bym zjadł, ja bym placuszkę. Tokio jest 3D, popatrz. Dziękujemy. Kurwa, duże jest Tokio, powiem ci tyle. Stary, większe niż te w Stanach wszystkie miasta. No. A Tokio to jest w ogóle największe chyba miasto na świecie, stary, ever. Wiesz, gdzie mieszka Gonciarz? Nie. Tu. Skąd to wiesz? No tak myślę. Weź tam kucnij, zobacz mu do Gonciarza, pomachaj, tu, będziesz na vlogu. Mu macham. Kurde, Kasia, pozdrawiamy Kasię. On tu mieszka w tej dziurze. Pewnie tam. Nie w tej dziurze, tylko tu w tym oknie ma. Uaga Soul. Mieszkanie. Nagrywają Uaga Soul. O, a tu jest napis. Ty, popatrz co tu mają. Zbiórkę chyba apel uczniowski. Ja, byle nie strzelali. Ty, to jest apel uczniowski, naprawdę, patrz tu. No. Albo worki. Może nie, ciałami? No dzieci siedzą w białych koszulach i ten. Czyli ciała. Dobra, a ten to może teraz już na koniec, ostatnie miasto, już wszyscy chcą, słuchaj. Wszyscy jakie? Chcą Świebodzin, ale nie będzie 3D na 100%. Kurde, Świebodzin... To pokaż lepiej w Rio de Janeiro na przykład. Wiesz, w Rio de Janeiro to jest moje ulubione miasto. Rio to pokaż Rio de Janeiro. Czekaj, gdzie my tu jesteśmy? Czekaj, bo muszę się oddalić. No Rio de Janeiro to musi być gdzieś tu. Rio de Janeiro. Ty, no gdzie jest Rio? A nie wiem, gdzie jest Rio, czekaj.
tu. Tu jest Brazylia. Moi drodzy, 33 514. Ja tylko chcę powiedzieć, że na 200 tysięcy jakieś podobno osoby się zgłosiły. Na 200 tysięcy Izdin się goli. Z tego co wiem, to Niklaus coś powiedział i no nie wiem na jaką kwotę to powiedział, kurde, że farbuje się na rudo. Kurde, nie umiem mi głupio. Ja powiedziałem podobno, że na 400 tysięcy gole brwi. Nie wiem, czy to mam utrzymać, czy nie. Czekaj, bo tu jest Salwador, znaczy, jestem to może bezpieczny, bardziej nie? Na południe 400 tysięcy to nie zbierzemy przecież chyba, nie? Prawda? O, State of Rio de Janeiro. A tu jest, bo go nie podświetla. Dobra, jestem. Rio jest w 3D. De Janeiro. 60... Sapcio wpłacił przed chwilą 68 zł, ale cegiełkowo, dziękujemy. Ale wiesz, Wąko, że jeśli Rio de Janeiro, to musimy znaleźć Jezuska dla ciebie. No, pokaż, tu musi być dla ciebie, tyś powinien odnaleźć go. Stary, w swoim serduszku. Ja go już odnalazłem, już lecę do niego. No, pokaż go. Patrz. Stary, a wiesz co to jest? Wiesz, jaka lokacja w WoWie jest zrobiona na ten? Na podobieństwo? Statua pewnie tego. Nie, znaczy Panty. Nie w WoWie, co ja gadam. A, no dobrze mówię, w WoWie, czy... Odnośnie tego Rio de Janeiro, czy odnośnie czegoś innego? Chyba tutaj. Takie Jezu, rzeczy. Jakie to jest strome wszystko, jak teraz patrzę. Miushi.pl, 20z, siema, pozdrawiam, siema. Jak? Jeszcze raz? Jaki nick? Miushi. Boże, myślałem, że to Biushi. Miushi. Moi widzowie są fanami Biushi. Patrzcie, o, ręki myślałem, że nie ma. No i tak właśnie tu stoimy, popatrz. Jesteśmy na samym szczycie góry. A gdzieś powinien się położyć teraz, wiesz, na krzyżem, kurde. Kurde, żebyś ty się zaraz nie... Ej, a tam co jest? Tam chyba drugiego budują. Co? No popatrz. Nie, już się będą lasery puszczać. Nie no, coś tu jest. Ty, ktoś co tu wybudował? Aha, anteny. Boże, myślałem, że jakieś świątynie te... 33 600, słuchajcie. Fajnie. Dobra, kończymy. Lecimy w coś innego, trójwymiarowego. Ja cię tutaj wrzucam. Zatrzymaj tam stop. Zatrzymam tutaj stop.